Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play na luźno, ponownie z Trackmania Turbo i lecimy dalej z naszą kampanią. Tak sobie pomyślałam teraz w sumie, tak kampania solo, że jeśli by mi się nie znudziło to do tego czasu, to może moglibyśmy zrobić sobie tą grę na live'ach, przechodząc na przykład, nie wiem, te trasy, żeby sobie odblokować te kolejne za złote medale, bo to myślę, że będzie dość trudne i pewnie trzeba będzie powtarzać te trasy kilkanaście razy, albo kilkadziesiąt, w moim przypadku nawet kilkaset, więc myślę, że na live'ach coś takiego by się może prędzej sprawdziło, ale to tak. Na razie taka luźna myśl, powiedzmy. Dobra, jedziemy z Roller Coaster Lagoon. Zobaczmy, co tym razem nas czeka. Ja mam nadzieję właśnie na tu na jakieś zakręcone, szalone trasy. Więc zobaczmy. W sumie z tego, co zauważyłam, to w każdym zestawie tras są dwie takie, które przejeżdża się na okrążenia. A reszta jest raczej tak właśnie na... nas takie z punktu A do punktu B. Dobra, 22 sekundy. Zobaczmy. O, kula do kręgli. Teraz będzie nas prześladować kula do kręgli. Okej, okay, i niedźwiadek. Wow! Ho, ho! No i o to mi chodziło. To jest szalone. Widzicie, co tu się dzieje? Jak to przejechać na złoto? Zresztą to jest jeszcze w miarę proste, ale tu już... wow! O, no srebro. Jest prosto, ale ten efekt jest po prostu zarąbisty. Ja wiem, że ja się już powtarzam, mówię to już któryś raz, ale ja po prostu kocham ten efekt przechodzenia kamery. Jest zaczepisty. Bardzo mi się podobało. Idziemy dalej. Niemożliwe. To słowo dla głupców. Dobra, 26 sekund na złoto. I znowu nas spuszczają gdzieś z wysoka. Wow. O. Dobra. Cikiridzi! Czy ja tam widzę ten? To jest jakiś kot. Te koty mnie będą teraz prześladować. Super! O, znowu będziemy jechać do góry nogami! Wow! Dostałam czegoś na mózg. Okej, okay, dobra. Dobra, przypuszczałam, że srebrne medale będzie trudniej zdobyć, no ale... no w sumie jest całkiem fajnie. Fajnie to wygląda. Kurczę, no strasznie mi się podoba. Dobra, jedziemy dalej. Hamowanie w trakcie skoku zapobiegnie obracaniu się auta. Chyba każdy słyszał o tej technice. O matko. No ja nie słyszałam. 23 sekundy. No zobaczmy, co tym razem nas tu zaskoczy. Wow. No, wiedziałam. Tam jest śmierć. Czaszka była na dole. Coś mi odpadło z samochodu. O, brązowy. To wszystko przez to, że się zatrzymałam na tym drzewie. Ale trasa nie była jakaś specjalna, więc nie muszę jej powtarzać. Bardziej na srebro to już tam pal 6. Ważne, żeby mieć chociaż jeden metr. Logika podpowiada, że dwaj kierowcy w samochodzie są o wiele lepsi. Aha. 19 sekund na złoto. Też jakaś bardzo krótka trasa. Trasa po plaży. W ogóle rajskie wyspy nam się tu trafiły. W ogóle super to wygląda. Tylko nie umiem samochodem jeździć po tych plażach. Tak.
Trochę pojechałam nie tędy, gdzie trzeba. Zatrzymałam się przy kocie. Super. Są chyba koty. Szczerze mówiąc, jak tak jadę, to się nie przyglądam, ale tak mi się wydaje. Jeszcze trafiłam w ten. No i nie zdobyłam żadnego medalu? Nie. Tak nie może być. Nie zgadzam się. Muszę się nauczyć jeździć po tej plaży. Dobra, tu już poszło trochę lepiej. Okej. Wow, nie! Znowu mi coś odpadło, no god damn it! Z tym zakręcaniem jest kiepsko. Dobra, brązowy medal mi wystarczy. Nie chcę jeździć po plaży. Nie podoba mi się. Zresztą woda jest niebiańska, ale jeżdżenie po plaży bardzo kłopotliwe. Pomijmy ten temat. Rollercoaster Lagoon to pieszczyste plaże, błękitne niebo, spokojne polany i magnetyczne tory, kolejki. Coś tam. O! Trasa na kilka okrążeń. Prawdopodobnie 3. Go. Już myślałam, że przez tą oponę mam jechać. Okej, przez trawę. I oczywiście w drzewo, bo jak żeby inaczej. Ja. I to jest koniec tego. Dobra, teraz zaczęliśmy drugi lap. Znowu mi coś odpada. Wydawało mi się, że wcześniej nie było chyba takiego efektu zniszczeń. Ale głowy nie dam. Dobra, trzeba bardzo delikatnie do tego podejść. Dobra, trzeci. Samochody bardzo delikatnie reagują na zakręty wszelkie. A problem jest jeszcze przy plaży na przykład i tych offroadowych rzeczach, bo wtedy reagują trochę inaczej siłą rzeczy. Nawet srebro! Pierwszy raz na tych z kilkoma okrążeniami, tak mi się wydaje. Więc jest nieźle. Skupiłam się i proszę. Prawie złoto. Prawie. Tak wie, prawie robi wielką różnicę. Już słyszałam o tej wskazówce. Dobra, 22 sekundy na złoto. Let's go. O matko, tam jest jakaś świnia. Dzika świnia. Wcześniej mieliśmy różową świnkę, która była creepy. Teraz mamy dzika. Wow. No i nie ma już tych fajnych tras do góry nogami. Ja chcieć więcej takich. Może teraz się nam trafi. To może dzika świnia zabrała te wszystkie fajne trasy. 30 sekund. To jest jakiś Pac-Man na nas patrzy. Okej. Wow, co to jest? Nie mam bladego pojęcia, ale tak trochę mi nie wyszło. Na pewno będziemy powtarzać. Co to jest w ogóle za trasa? Tak dziwnie się po tym jeździ. Finish i... Dobra.
No to może jednak nie będę powtarzać. Nie, bo jak zdobyłam jeden level, boż, jeden medal, to nie ma sensu chyba. Dziwna ta trasa była. Znaczy, z jednej strony fajna, bo jest taka już bardziej urozmaicona, ale... Ale ja wolę do góry nogami. O! Wreszcie mam ten. Music booster. Nie, tu nie ma tego. Jest tylko wczytanie w punkcie kontrolnym. No smutne, że nie ma takiego przycisku na restart całkowity gry. Przydałoby się. Złoto 33 sekundy. Let's go. Okej, znowu coś dziwnego się tu zaczyna. Nie trafię? Wiedziałam, że nie trafię. Znowu kamera nam się zmieniła. O morda, o morda, o morda. O shit, o shit, o shit, o shit. Dobra, już jedziemy normalnie. Dzika świnia! I koty! I drzewo. To jest jakiś znak, mówię wam. A już te dzikie świnie na pewno. Engine off? Co? Engine on? Aha! Dobra, wiem! Na tych znakach... na tych znakach X-ów czerwonych tam wyłącza się nam jakby boostowanie. Czy w ogóle jazda do przodu. Dobra, w każdym razie i tak muszę to poprawić. Nie mogę tego tak zostawić. Dzika świnia mnie zahipnotyzowała. Nie no, pierwsze są spoko. To jest fajne, tylko strasznie nie umiem wyrównać tego samochodu. Dzika świnio, nie hipnotyzuj. No, powiedziałam! Zrezygnuj. Ciekawe, czy można całkowicie wyłączyć swojego ducha. Czy trzeba mieć? Nie! Nie! To będzie ciężkie, żeby to pobić. Nie wiem, czemu mam taką ciężką rękę tutaj do tego. Super! Największy problem. Znaczy nie tu. Mnie trochę zakręca. Ach, shit. Nie w tą... Nie podoba mi się to. Czemu mi tak nie idzie? Tak mi ładnie szło. Wszystko przez tą dziką świnię. Kurde, no jedź, jedź, jedź. Przynajmniej jakoś wyszło. Tylko nie wiem, jak to tu zrobić. Dobra, jest, udało się. Przynajmniej brąz
Ale powiem Wam szczerze, że to czasami może nie, na taką może nie wyglądać, to jest dość kłopotliwa, trudno bym powiedziała. Jest bardzo ciężko tym autem czasem wysterować odpowiednio. Dobra, jedziemy dalej. Nie wiem, o co chodzi z tym stans. Dobra, 27 sekund na złoto. Przez wielki pączek. Nie, to była opona, ale wyglądało jak pączek. Znaczy, nie wiem, tak sądzę. Nie, znowu mi wyłączają silniki. Bez czele. Teraz jakby jedziemy na chodzie. To jest... Znaczy na pędzie. To jest niezbyt dobrze. Ale polecieliśmy ładnie. Kurde, jak mam to zrobić tu? Okej. Długo jeszcze będą wyłączone te silniki. Okej. O, teraz mi włączyli. No, to już takie proste już te trasy nie są. No, bardzo ciężko wyrobić nawet ten. Nawet brąz. Dobra, ale próbujemy. Muszę pamiętać, żeby tam... Okej, tu mi coś włączą. O kurde, no i dupa. Właśnie to jest ten problem tutaj, w tym miejscu. Nie wiem, jak to zrobić. Nie bym tu normalnie jechał. Problem w tym, że jak się nam zatrzyma w połowie trasy, no to nie będzie dobrze. No kurde. No i nie można tu w nic uderzać, bo to nas spowalnia jeszcze bardziej. Teraz to już w ogóle... Minuta 16 miałam, no to... Nie za fajnie, bym powiedziała. Coś mi znowu odpadło. Ale co tam? Błagam, nic nie uderz. Cicho tam, głos w słuchawce. Dobra. Silniki on. To teraz szalejemy. Ale i tak nie udało mi się ten zdobyć. Medalu, kurczę. No i nie wiem za bardzo, jak to lepiej pojechać. Dobra, może spróbujemy następną trasę, ewentualnie się do niej wrócimy. Jak coś. No szkoda, bo chciałam nie opuszczać teraz bez żadnego medalu. Ale robi się naprawdę coraz trudniej. Dobra, to już będzie z okrążeniami. Multilap. O, ale widzę, że będzie co tu robić. Haha!
Uhuhu! Prawdziwy roller coaster. Wow! Wow! O, tylko tu najgorzej właśnie się obijać o wszystko i o wszystkich. Szalone pandy atakują, ale my się nie damy. Jesteśmy super bohaterem na wielkim rollercoasterze. No, nie dać się. Nie dać się. Nie dać się wściekłym pandom. No. Kurde, super efekt. No! Zepsuliście mi! A było tak pięknie. A było tak pięknie. No i tylko brązowy, no. A byłby srebrny, mówię wam. To się musiałam gdzieś zaczepić. Bezczelność. Dobra, coś czuję, że nie odblokuję bez tego jednego brązowego. Znaczy, no tak, no bo w sumie jest po 10 na każdy ten. Dobra, musimy ten brązowy ogarnąć. Ja chcę odblokować kolejne trasy. Na brązowy jest 35 sekund, więc ja nie wiem, jak to należy zrobić. To jest najgorsze. Chociaż wydaje mi się, że liczy się też... tam... trochę poniżej. Nie wiem, może do 40 sekund? Zaliczają, trudno powiedzieć. Nie wiem, co ja tam robiłam źle za bardzo. To jest najgorsze, bo jak zazwyczaj mniej więcej można skojarzyć, co się robi źle. Myślę, że tu jest największy problem, no ale co ja mam tu zrobić? Tu już mamy 45 sekund, to w ogóle nie ma sensu. Zróbmy z brązowym medalem. Zobaczymy przynajmniej, jak on jedzie. Kurde, no. I ten brązowy medal jest już na dole. Nie. Dlaczego to jest takie skomplikowane? Ja się nie poddam tak łatwo. No tu już mi idzie ekstra, ale... Aha, bo on to przeskoczył wszystko! Ja nie mogę! Już wiem, dlaczego tu mają tu 30 sekund. Kurde! A ja się męczę z przejeżdżaniem całej tej trasy, nie? Co za troll trasa w ogóle?
Nie mam pytań. Ale troll trasa. Jest troll ever po prostu. Nie wierzę, że się tak dałam zrobić. No i teraz jest srebro, no kurde. To jest po prostu... Troll trasa ever. Jej, odblokowano nowe trasy. Kurczę, tak się wciągnęłam, że dalej bym ochotę grać. Serio. International Stadium. No proszę, kurczę. Dobra, chyba nagram jeszcze jeden odcinek. Ale was zamęczę teraz odcinkami z Trackmania, ale super, super się gra, tak fajnie. Genialne to jest. Do momentu, aż zacznie mnie to wkurzać. Dobra, to na dzisiaj koniec. Dzięki bardzo za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Let's play na luźno. Cześć!